w oczach widzów mam wrażenie, że stanowicie tak zgrany duet jak kiedyś Marzena Rogalska i Tomasz Kamel. Gdy Marzena opuściła TVP, opowiadała mi o tym, że wiesz, to była trochę taka iluzja. My naprawdę stanowiliśmy ten zgrany team, ale tylko w pracy. My nawet nie byliśmy nigdy u siebie w domach. A jaka jest wasza relacja? Czy można powiedzieć, że wy się jednak bardzo lubicie również poza pracą? Na przykład odwiedzacie? Byłem w domu u Marzeny i u Tomasza. Byłem też w domu Doroty, więc odwiedzamy się nawet tak, powiedziałbym, między klubami, które reprezentujemy. Natomiast z Dorotą jesteśmy zaprzyjaźnieni prywatnie przede wszystkim, a to, że robimy razem coś na antenie, no to jest jakby efekt uboczny tej naszej relacji. Ona się zaczęła dużo wcześniej niż telewizja, więc myślę, że widzowie też wyczuliby wszelki fałsz, gdybyśmy próbowali grać zgrany duet albo udawać coś, czego między nami nie ma. To widzowie są tak inteligentni, że natychmiast by to wychwycili. To w ogóle jest niemożliwe. Chociaż tak jak właśnie tutaj przed chwilą mówiłem, w historii dość nowoczesnej już się zdarzyło, że ja też jako nie wiem, czy wprawiony widz, ale taki, który śledzi faktycznie bacznie, no dałem się oszukać. Byłem zdziwiony, że to była iluzja. Trudno mi tutaj być rzecznikiem cudzej sprawy, natomiast ja jestem zdania, że widzowie w swojej masie naprawdę widzą i słyszą i czują więcej niż ich o to podejrzewa i zawsze jestem zwolennikiem raczej przeceniania inteligencji widza niż jej niedoceniania, więc staram się mówić do ludzi, którzy łapią w półsłowa to, co mam do przekazania, a nie muszę tego tłumaczyć explicit i nie muszę uprawiać tautologii, mówiąc im na przykład, na czym polegał żart, który właśnie przed chwilą wykonałem.